Makijaż w 10 minut. Cześć wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na mój codzienny makijaż, który trwa mniej więcej 10 minut, ale nie dłużej niż 10. Jeżeli jesteś tutaj nowy i trafiłaś tutaj przez przypadek, to nie nauczysz się niczego nowego. Polecam Ci kanały typu Maxineczka bądź Sara SO Beauty. One robią cudowne makijaże, a wiecie, u mnie to będzie dzisiaj taki makijaż, który ja wykonuję na co dzień. Nieprofesjonalny, ale tak się maluję. Wiem, że to już jest trochę passé, jednak ja to bardzo lubię. Pierwszą rzeczą, jaką będę używała dzisiaj, będzie to Lip Balm Elf Ride or Die i staram się go używać przeważnie właśnie najbardziej w okresie jesienno-zimowym. Na wiosnę, na lato tak ogólnie nie mam problemu z ustami, ale jednak teraz jest ten sezon grzewczy, więc te usta potrzebują większego nawilżenia, więc tak, pierwsze co balsam, on daje takie delikatne szczypanie w usta miętowe, raczej jakiegoś większego powiększenia ust nie zauważam, ale naprawdę fajnie nawilża. Ok, buzię mam już przygotowaną do makijażu. Pierwsze co, to będę używała podkład i powiem Wam, że ja nie mam w ogóle dużo kosmetyków w mojej toaletce. Mam na przykład dwa podkłady, jeden tusz, jedną kredkę do oczu. Nie zbieram w ogóle, wiecie, kosmetyków. Kiedyś bardziej kupowałam, teraz już nie. Po prostu coś wykorzystuję, coś kupuję od nowa. I tak, pierwszą rzeczą właśnie jest to podkład i to będzie Ellen Tracy z TJ Maxa za jakieś 4 dolary. Mam też jakiś NYX, który używam zamiennie. Podkładu za dużo nie używam, ponieważ nie lubię. Jest to, nie wiem, czy to jest bardziej podkład taki BB cream czy coś, ale to jest taki, wiecie, tani, jakiś z TJ Maxa za 4 dolary. No i teraz może się wydawać, że jest to dużo, ale to nie jest wcale tak dużo. Tutaj mam gąbeczkę teraz z Real Techniques i tą gąbeczką będę sobie go wklepywała. Ta gąbeczka troszeczkę mi tego podkładu zje, więc nie będzie go aż tyle. Właśnie co do gąbeczek, to bardzo lubię te z Real Techniques. Próbowałam, wiecie co, różnych zamienników, jakichś tańszych, ale żadna mi tak dobrze nie działa jak właśnie te i na pewno będę do nich zawsze wracała. Też miałam dłuższy czas temu już przygodę. Chciałam się nauczyć malować pędzlami podkład, ale jakoś, nie wiem, po prostu nie wychodzi mi to, ciastkuje mi się wszystko, nie wygląda to dobrze. Myślę, że gąbeczki są do tego właśnie jednak najlepsze. I te właśnie Real Techniques, Beauty Blender też, ale właśnie o ta, to jest moja ulubiona. I tak, podkład sobie wklepuję. Nie wiem, czy to będzie cokolwiek widać, ale on jest taki naprawdę delikatny. Właśnie bardziej jak BB cream chyba, czy CC cream. Nigdy nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma. Mówię, nie znam się za bardzo na kosmetykach. I sorry, będę się patrzyła też tutaj trochę w podgląd, bo jednak maluję się z daleka. Dobra, podkład jest wklepany. Teraz będę używała korektor i to jest L'Oréal Paris. I ja wiem, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, nowego nic się nie nauczycie, ja robię to jak kiedyś, czyli że ja lubię dużo tutaj pod okiem rozświetlenia. Zawsze sobie tutaj czółko, nos i broda. Teraz wiem, że jest taki trend w makijażu, że powinno się dawać korektor tylko w kącik oka i tutaj zewnętrzny też, a pod spodem, pod powieką właśnie już nie, ale ja nadal tak robię, bo tak lubię. Następnie biorę mniejszą gąbeczkę, ta jest już chyba z Beauty Blendera i będę sobie to wklepywała, klepu, klepu. I bardzo lubię te korektory, ten jest akurat w odcieniu waniliowym, wydaje mi się, że one się naprawdę dobrze trzymają i po prostu od zawsze, od kiedy pamiętam, to właśnie kupuję ten. Kiedyś jeszcze też miałam, bardzo lubiłam z Maybelline taki wyciskany, taki, który się obkręcał z tą gąbeczką, ale nie pamiętam, jak on się już nazywał. No i wklepujemy, daję sobie też na powiekę ten korektor, ponieważ nie używam żadnej bazy. A cień i tak mi się trzyma. Tyle, ile ma się trzymać, to jest. Dobra. Jak korektor mam już wklepany, to przechodzę do makijażu oka i
używam paletki Naked Urban Decay. Jeżeli chodzi o palety cieni, to w mojej toaletce też mam tylko dwie paletki cieni, które używam zamiennie i więcej nie potrzebuję, nie lubię kolorowych makijaży oczu, więc wiecie. Tutaj będę używała na całą powiekę te dwa cienie, które ze sobą mieszam i rozprowadzam jako bazę, podkład, nie wiem nawet jak to powiedzieć, na całą powiekę po prostu. Będę się malowała troszkę do podglądu i zobaczymy, co mi z tego w ogóle wyjdzie. Dobra. I to jest taki mój cień bazowy chyba. Następnym cieniem, jaki będę używała, jest to ten brązowy trzeci. I będę go używała w załamaniu powieki, a tutaj mam chyba też Real Techniques pędzel. Troszkę może za duży do tego, ale ja go lubię. I ten brąz właśnie idzie mi tutaj. Pewnie to nie jest odkrywczy makijaż, myślę, że większość dziewczyn się tak maluje. Ja tak lubię, mówię, to jest mój taki codzienny, to go szybko. I tak to mniej więcej wygląda. Następnie biorę pędzelek Marfy. Tutaj mam tylko M167 i go tylko używam do ciemniejszego cienia z tej palety. Czarny taki z grafitowym sobie mieszam i będę sobie robiła kreskę na górnej powiece nim, która zawsze mi wychodzi jedna grubsza, a druga cieńsza i później jest zawsze dwie grube, bo mi się już nie chce tego usuwać, poprawiać. I kiedyś robiłam też te kreski eyelinerem, ale jednak wolę, jak są zrobione cieniem. Dobra, mniej więcej coś takiego. I druga. I już widzę, że będzie źle. Bo trzymam też tutaj sobie lusterko w locie. I nie wiem, czy to jest jakieś wytłumaczenie, ale no wiecie, to jest nie jest takie proste. Jednak malować się tak. No i zobaczcie, jakie skrzywo, co ja tu zrobiłam. O nie. Dobra, poprawiamy. Następnie biorę pędzelek znowu z Marfy M433. Czuję się jak jakaś, wiecie, taka beauty vlogerka w ogóle, mówiąc jakieś numerki pędzelków. No i rozcieram troszeczkę tą kreskę, żeby może ją troszeczkę zmiększyć po prostu. Żeby nie była aż taka ostra, bo wyszło naprawdę mocno. Dobra, i następnie, nie robię to zawsze, ale lubię czasami sobie na dolną powiekę dać z tej paletki właśnie jeden pierwszy błyszczący cień, a taki szampański i mieszam go z tym złotym kolorem i tak delikatnie tylko na dolną powiekę czasami coś sobie tutaj maznąć dla błysku większego. Następnie biała kredka z NYXA i to jest Epic Wear i ona naprawdę się super trzyma na linię wodną. Bardzo Wam polecam, jeżeli szukacie takiej białej kredki właśnie na linię, to koniecznie ten z NYXA. One na pewno nie są drogie, w Polsce też na pewno nie są drogie, bo to nie jest, to jest po prostu drogeryjny kosmetyk, więc, ale naprawdę trzyma się super i chciałabym bardzo wypróbować też taką w kolorze cielistym, ale póki co mam tą białą, to jeszcze będę ją wykorzystywała. I zapomniałam o brązerze. No tak to jest. Dobra. Skończymy najpierw twarz, a na koniec zrobię brązer w takim razie. Zawsze robię to na odwrót. Okej. Okay. Tusz do rzęs. Ja tutaj mam Maybelline i to jest The Falsies. Tuszuję rzęsy. Powiem Wam, że kiedyś też miałam taką fazę, że bardzo lubiłam przyklejać sztuczne rzęsy. Teraz całe szczęście już się tego oduczyłam i lubię swoje. Używam na nie olejek rycynowy, więc one troszeczkę mi tutaj zaczynają jakby odżywać już mniej więcej jakieś 3 miesiące. Staram się w miarę regularnie go używać i widzę już naprawdę różnicę. Na rzęsy takie, wiecie, sztuczne, robione u kosmetyczki, czy jak się tam to nazywa, specjalistka od rzęs. Nie chodzę, bo nie, to jest ogólnie droga impreza, tak
Myślę, że te rzęsy by mi się jakoś super długo nie trzymały. Raz, parę lat temu, może z 8 lat temu, miałam je zrobione, to powiem Wam, że zrywałam je sobie sama, bo wróciłam do domu, zaczęłam oglądać jakiś serial, przy którym się wzruszyłam i słuchajcie, nie wiem, czy dostałam uczulenie na klej, czy co, ale z łzami tak mnie oczy szczypały, ja nie mogłam oczu otworzyć, po prostu płakałam przy tym jeszcze bardziej, bo tak mnie piekło, że mówię Wam, zrywałam je sama sobie i ostatni raz, to był pierwszy i ostatni raz, już powiedziałam, że nigdy sobie rzęs u kosmetyczki nie zrobię i już nigdy nie zrobiłam od tamtego momentu. Tuszuję też dolne rzęsy. Dobra. Jeżeli chodzi o moje brwi, to mam na nich makijaż permanentny, niestety, którego szczerze mówiąc nie lubię i chcę się go pozbyć za jakiś czas. Mam jakieś 4 lata temu zrobiłam sobie brwi metodą pudrową. To był jeden z tych największych błędów mojego życia, jeżeli chodzi o jakieś zabiegi kosmetyczne. Wtedy na początku mi się podobało, ale teraz po czasie one takie, może teraz na filmie tego nie widać, ale one zrobiły się zielone i na przykład w świetle dziennym to widać jest kolor tego tatuażu, że właśnie jest taki zielonkowaty, więc będę chciała go usunąć, ale też bardziej mi się teraz podoba ten trend, gdzie te brwi są, wiecie, malowane w taki sposób, że są bardziej tak unoszone do góry, a ja niestety swoje ich tak nie mogę zrobić, też nie za bardzo mogę je wyczesać fajnie do góry, bo tego po prostu nie widać przez ten tatuaż. Ale i tak sobie je troszeczkę poprawiam, daję sobie, tutaj mam też z NYXa, w ogóle bardzo lubię NYX kosmetyki, daję sobie tutaj tak naprzód troszeczkę tą kreskę, żeby ją bardziej jakby wyciągnąć, tą brew. I tak troszkę, łacha. O nie. I troszeczkę tutaj jeszcze. No i w sumie tyle z moich brwi. Nic ciekawego. Wyczesuję. I raz na jakiś czas, nie zawsze używam sobie żel, żeby je wyczesać. Dzisiaj może jednak spróbuję też oczywiście bez zaskoczenia z NYXa. Mam taki, ale tak jak mówię, za bardzo efektu po tym nie ma. O, odrobinkę. Okej. Następną rzeczą będzie, jaką będę robiła, bronzer, o którym wcześniej zapomniałam. Jeżeli chodzi o bronzer, ja mam tutaj paletkę Tarte, nie wiem jak to się tam poprawnie wymawia. Ona jest już starsza, ma ze 4-5 lat, ale używam. I bronzer sobie daję tutaj takim dużym pędzlem. I też wiem, że powinno się robić to ładnie, taką kreseczkę, jakiś tam ten, ale ja to sobie po prostu tylko tak raz, dwa, trzy i na czółko ocieplam. Lubię bronzer. Bronzer zawsze używam, na przykład różu już nie, u siebie nie lubię, rozświetlacz to też tak raz na jakiś czas, ale bronzer myślę, że właśnie, że on jednak bardzo dużą robotę robi, jeżeli chodzi o makijaż. No, zobaczcie. Myślę, że mam nadzieję, że jest to widać, ale od razu jestem bardziej taka, wiecie, opalona. Następnie puder. Ja mam tutaj puder ryżowy z Anastazji. Bardzo go lubię. Używam go też zawsze. To jest ryżowy, tak mi się wydaje, że to jest ryżowy. I nauczyłam się ostatnio czegoś nowego, z czego korzystam. Nałożę sobie na gąbeczkę tego pudru i tutaj po jednej i po drugiej stronie robię taką równą kreskę. W miarę równą przynajmniej. Staram się. Dobra. Też pod oczy. Ok, jedno, drugie. Troszkę na czółko. Też mi akurat nie przeszkadza, jak mi się czoło błyszczy. Jakoś nie wiem. Dobra, no i teraz duży znowu pędzel. I ścieramy. Dajcie znać, czy Wy się malujecie tak na co dzień, czy raczej nie. Ja to jestem, jeżeli chodzi o to, to naprawdę ja bardzo lubię. I jak, czuję, że jak się pomaluję, to mam w ogóle naprawdę jakiś lepszy dzień, mam więcej energii, motywacji do wszystkiego, a jak tak chodzę, taka wiecie, bez niczego, to czuję się taka po prostu rozmemłana, nic mi się nie chce, ja nie wiem od czego to zależy, to jest po prostu chyba naprawdę tylko moja psychika, mój mąż nie lubi jak ja się maluję,
Ale trudno. Ja się z tym lepiej czuję i ja będę ten makijaż robiła. Słuchajcie, jeszcze taką jedną rzecz. Mam tutaj koleżankę, której skończyłam akademię artystyczną, jest makijażystką. Powiedziała mi kiedyś, że jeżeli chcę, żeby moje usta były takie bardziej wypukłe, jakby wypełnione, to żebym używała bronzer tutaj w tym miejscu. Więc tak jak sobie o tym przypomnę, to używam, ale nie wiem, czy jest jakiś efekt z tego, ale tak robię. Dobra, jeszcze powiem Wam o rozświetlaczu. Rozświetlacz tutaj mam z Anastazji. W ogóle bardzo lubię kosmetyki z Anastazji i bardzo lubię NYXa. NYX to jest drogeryjne, nie są one drogie, ale są naprawdę dobre. Anastazja już jest troszkę droższa, ale wiecie, nie mam tych kosmetyków za dużo. Tak jak mówię, z Anastazji mam tylko tą paletę i mam puder, więcej nie. Większość to jest jednak NYX. Jedynie właśnie Naked te palety to są cienie do powiek, bo cienie, nie wiem, lubię mieć lepsze, bo żeby się dłużej jakby trzymały troszkę. Tutaj właśnie to jest ta paleta, one są przepiękne, te róże. Róże, rozświetlacze. Tak Wam pokażę, tylko tutaj na przykład taki. O rety. Zobaczcie, to jest taki błysk. Mam nadzieję, że to było widać w ogóle. I użyję ten różowy. O, odrobinkę sobie. Tutaj i tutaj. Na kości jarzmowe. O, odrobinkę na nosek. Żeby nie za dużo. Kącik oka, oczywiście, bo lubimy. Rozświetlenie. I odrobinkę tutaj. Czasami też lubię sobie dać tutaj, jak mi zostaje, że nad brwiami, bądź tutaj nad łukiem. I tak, jeżeli chodzi o usta, to ust, powiem Wam, że raczej nie maluję na co dzień, jakoś nie lubię, po prostu jedyne co, to używam jakiś właśnie balsam, jak na przykład ten z Elfa, żeby je troszkę nawilżyć. Szminek w mojej toaletce, to też nie znajdziecie, mam raptem dwie, jedną jakąś jaśniejszą, jakiś nudziak i czerwony. I tutaj mam jeden błyszczyk, który raz na jakiś czas używam z Polski, to jest Vibo. Kwas hialurynowy, efekt XXL. I powiem Wam, że to jest jedyny błyszczyk, który lubię. Nie lubię błyszczyków, bo się kleją. Później włosy, zawsze przeważnie mam rozpuszczone te włosy z wiatrem, idą mi na usta i jest takie a. Ale ten jest spoko. Z tym daję radę. I ten lubię. I tak mniej więcej wygląda mój codzienny makijaż w 10 minut. Teraz wiem, że on pewnie będzie trwał z jakieś 18 minut, bo w międzyczasie jeszcze coś tam mówiłam i tak dalej. Ale mówię, naprawdę w ciągu dnia, pierwsze co, to Emilię zabieram do szkoły, zaprowadzam i wracam do domu się ogarniać. I to jest takie naprawdę 10 minutek. O, jeszcze. Lubię też na koniec jeszcze spryskać się mgiełką, to jest naprawdę super. Jeżeli one są w Polsce, to koniecznie sobie je kupcie, polecam Wam je bardzo serdecznie z tej firmy. To nie jest sering spray żaden, ale on tak fajnie właśnie już później też pod koniec łączy makijaż, ten puder podkład. Także tak, z NYXa też bardzo lubię, ale nie mam i ostatnio byłam też w Targecie, to nawet w sumie o tym zapomniałam, żeby sobie dokupić, ale z NYXa setting spray ten taki z brokatem jest przepiękny. I co? I tak wygląda mój cały makijaż. Może się troszkę podsunę, ja nie wiem, czy to w ogóle jest cokolwiek widać, później będę dopiero widziała. Kupiłam sobie tutaj nową lampę, pierwszą lampę w moim życiu, więc trochę słaba jest chyba, ale na razie nie chcę wydawać na to kasy, no bo nie wiem, co tak na tą sprawę wyjdzie z tego. Raczej takich filmów makijażowych nie będę nagrywała, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, specjalistką nie jestem, ale jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi łapkę w górę i dajcie znać, czy Wy się tak malujecie też codziennie, albo jakieś Wasze ulubione kosmetyki. I w następnym filmie widzimy